Panie komisarzu, aspirant Malinowski melduje się na... Morda w kubeł! Będziesz gadał, jak dam znak. Jak taka piękna, inteligentna kobieta mogła wydać na świat coś takiego jak ty? To kim był twój ojciec? Tato odszedł w dniu, w którym się urodziłem. Pewnie zaraz potem, jak cię zobaczył. Gdyby nie twoja matka, do końca życia patrolowałbyś chodniki. Napisałeś podanie. Ośmieliłem się przedłożyć moje podanie oraz życiorys na biurku pana komisarza. Ośmieliłem się, przedłożyłem się. Co to, kurwa, za słownictwo? To ty myślisz, że jesteś w szkółce niedzielnej? To jest, chłopie, szkoła życia. Tu się nie pierdoli w tańcu, zrozumiano? Tak jest. Z papierów wynika, że orłem nie jesteś. Ale przy mnie nabierzesz wigoru. Pierwsza lekcja, Malinowski. Słuchaj uważnie. Jeżeli chcesz kogoś nauczyć pływać, to go musisz wrzucić na głęboką wodę. Ale ja już umiem pływać. Użyłem porównania, żebyś mnie zrozumiał. Chodzi mi o to, że jeżeli chcesz być kimś w tym fachu, to musisz zacząć od poważnych spraw. Dlatego będziesz pracował ze mną. Morderstwa, napady na banki, rozboje. Czy ty jesteś na to gotów, Malinowski? Jestem, panie komisarzu. Ja przyrzekłem twojej matce, że zrobię z ciebie mężczyznę. A ja dotrzymuję słowa. Więc jak mi wymiękniesz, to cię zgnoję. Jasne? Tak jest! Wjazd! Przepraszam, panie komisarz. Streszaj się. Była za bydły dyma w hotelu. Trup? 4. I to jest właśnie to, o czym mówię. Gdzie? Widzisz to, co ja? Malinowski, słyszysz mnie? Słyszę, panie komisarzu. Jak byś nazwał to, co widzisz? Rozpierducha po całości. Widzę, że zaczynasz nazywać rzeczy po imieniu. Wreszcie zaczyna coś się dziać. A już myślałem, że to będzie kolejny kurewsko-nudny weekend. No co to jest? Kajdanki. A raczej ich część. Ciekawe, do czego były przypięte. I co tu się stało? O, wiem tyle, co pan. Nie ściemniaj. Nie ściemniam. Wiem, że Norman załatwia w twoim hotelu swoje ciemne interesy. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ale możesz mieć. Jasne? Jeden z tych 4 frajerów miał coś przy sobie. Zgadza się? Aj, przepraszam. Zupełnie zapomniałem. Co to było? Jak tu wchodzili, to zdaje się, że jeden z nich miał przy sobie walizkę. No. Walizka. A w niej musiały być albo prochy, albo lewa forsa. Jak myślisz, Malinowski, co tam było? Myślę, że forsa, panie komisarzu. Skoro tak, to musiały być prochy.